Czy masz świadomość? Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest profesor Michał Lubina z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autor licznych publikacji, m.in. Niedźwiedź w cieniu smoka, Rosja, Chiny 1991-2014, ale też podróżnik, odwiedził ponad 70 krajów świata, mieszkał w Rosji, Chinach i Tajlandii. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Panie profesorze, czy Putin oszalał? Nie, Putin nie oszalał, Putin przekalkulował. A przynajmniej tak mi się wydaje, dlatego że nie wiem tego. Gdybym wiedział, to bym dzisiaj pewnie siedział w Waszyngtonie albo leżał zabity w rowie, ale tak stawiam, że jednak przekalkulował. No i co sobie przekalkulował? No przekalkulował, że Ukraina jest słaba, że uda się ją zniszczyć operacją specjalną. Nawiasem mówiąc, wiadomo, że to jest wojna i że to jest kłamliwe z punktu widzenia rosyjskiego, to mówienie, że to żadna wojna nie jest, tylko operacja specjalna. Ale ja myślę, że na pewnym głębszym poziomie, jakby już, to już nawet nie jest postprawda, ale jakby jak już przejdziemy do tego punktu, że to jest wojna oczywiście, natomiast wydaje mi się, że na pewnym innym poziomie to on rzeczywiście tą wojnę wymyślił jako pewnego rodzaju operację specjalną, po prostu zmianę reżimu, to znaczy wjadą tam ci spadochroniarze, opanują najważniejsze miejsca, no i rzeczywiście za 2-3 dni można będzie na Chreszczatyku zrobić defiladę z jakimś tutaj Janukowyczem albo Janukowyczem bis. Także myślę, że pod tym względem rzeczywiście tak kombinował, no i przekalkulował, znaczy przeliczył się, no bo tak się nie okazało i myślę, że znowu to podkreślam, że to jest spekulacja i interpretacja i nic więcej, tak? W sensie nie roszczę sobie tutaj prawa do, czy jakby pretensji do tego, że to jest jakieś super trafne. To jest po prostu kremlinologia, tylko taka własna, rodzima. No ale zasadniczo tak bym stawiał, że to się w ogóle bierze z takiej jego wręcz kolonialnej pogardy wobec Ukrainy. Założenia, że ta Ukraina to w ogóle nie jest żaden kraj, żaden naród, a więc też nie jest żadne państwo. No i że w zasadzie właśnie jednym takim uderzeniem można je szybko powalić. No i mu Ukraińcy pokazali, że wcale nie. No jeszcze wojny nie wygrali, ale na razie imponują co się bronią, no i jego pierwotny plan moim zdaniem zniszczyli. Teraz już można tylko minimalizować straty, jakie z tego wynikną. Nawet jeżeli nie daj Bóg Rosja wygra, to i tak będzie to bardzo kosztowna zabawa. Nie wydaje mi się, żeby była warta tej całej interwencji, tej całej wojny. A jakie naiwne fantazje i myślenie elit politycznych ujawniła ta decyzja Putina i to, co się teraz dzieje na Ukrainie? No przede wszystkim właśnie to założenie, że Ukraina jest słaba, że jej armia nie będzie walczyć, że będzie powtórka z 2014 roku, że tak jak zajęli Krym bez większego wysiłku, a wschodni Donbas, no już z pewnym wysiłkiem, ale też jakoś nie jest jakimś strasznym, no to że będzie teraz powtórka, no może trochę powalczą niektóre oddziały, jasne. Natomiast zasadniczo ta Ukraina to jest taka trochę większa Białoruś i będzie można ją tak samo podporządkować sobie jak Łukaszenkę. No i to wynika moim zdaniem z braku wiedzy na temat Ukrainy, przede wszystkim z założenia, że ta Ukraina nie jest w ogóle państwem osobnym. To jest w ogóle bardzo rosyjskie myślenie, bo zasadniczo to przecież Ukraina to jest w ogóle kwintesencja bliskiej zagranicy, ale ja bym powiedział, że być może nawet nie jest traktowana jako bliska zagranica, że to raczej Polska jest tu bardziej traktowana, natomiast Ukraina to już jest w ogóle jakaś prowincja, która sobie tutaj odeszła. W końcu to mało Rosja jest, tak, z ich perspektywy, która sobie tutaj odeszła przez przypadek, przez machinację, przez słabość Związku Radzieckiego rozpadającego się, przez pijaństwo Jelcyna i kilka innych rzeczy, więc jakby to jest historyczny przypadek, że ta Ukraina istnieje. Taka jest mniej więcej narracja Kremla, czy tych elit kremlowskich. Ja pamiętam taką jedną anegdotę, jeśli można. W 2013 roku byłem w takiej grupie młodzieżowej tej Komisji Polsko-Rosyjskiej do Spraw Trudnych. Tam był taki pododdział młodzieżowy. No i byliśmy wówczas w Moskwie. No i mieliśmy tam właśnie te spotkania
zarówno w tej formacie młodzieżowym, jak i tym formacie no, z tymi ważniejszymi osobami. To w ogóle było ciekawe, bo ja już wtedy taki młody nie byłem, ale miałem tam około 30, natomiast szefowa komisji młodzieżowej rosyjskiej miała 40 kilka lat, także i tak nie czułem się tam jakoś szczególnie stary. No, natomiast ja nie byłem szefem tej komisji, ale byłem członkiem, tak? Natomiast no i tam taki moment w pewnym momencie tej dyskusji był, no i właśnie zeszło na Ukrainę, no i ktoś z naszych powiedział, że no może by tak trzeba spytać tych Ukraińców o coś, no co ci odpowiedzieli, no ale nie, jak w ogóle, nie, Ukraińcy, nie, oni sami nie wiedzą, czego chcą, nie, w ogóle co o czym wy w ogóle mówicie, nie, także pamiętam tą postawę, która była bardzo taka właśnie, taka patriarchalna, to jest taka kolonialna postawa, tak, Anglicy o Indusach tak mówili w XIX wieku, tak, więc to mniej więcej w tym duchu, jak sobie czytam te różne analizy o tych, którzy tam wspominają kontakty z Putinem czy z jego ekipą w kwestii Ukrainy, no to jest dokładnie ten sam obraz, to znaczy to zbieżne jest, to właśnie takie przekonanie, że ta Ukraina to jest w ogóle żart, a nie państwo, więc no myślę, że zemściło się na nich teraz to. To ta rosyjska wersja kolonialnej postawy się bardzo na nich zemściła, no i przez te ile 18 dni już wojny, to im Ukraińcy chyba dość dobrze pokazali, że nie należy ich tak z góry na nich patrzeć i ich traktować jak tutaj jakieś przypadkowe państwo, więc myślę, że tam jakbym na takim poziomie kulturowym, to bym doszukiwał się tych przyczyn właśnie w tej takiej pogardzie niemalże kolonialnej ze strony Rosji. No dobrze, a to samo pytanie, jeśli chodzi o elity zachodnie, amerykańskie, polskie? Odnośnie Ukrainy czy Rosji? Czyli jakie naiwne fantazje i myślenie elit zachodnich się objawiło w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie dzisiaj? No, myślę, że akurat Zachód to się budzi z tej naiwności. On się budzi z trudem, tak? No nie chce się obudzić. To jest tak, jak człowiek musi wstać do pracy o tej siódmej czy którejś i nie chce, jeszcze 5 minut drzemki, jeszcze może 10 minut, tak? No więc mniej więcej taka jest ta postawa Zachodu, dlatego że Zachód przez 30 lat od upadku Związku Radzieckiego robił dobre interesy z Rosją i Zachód, szczególnie Francja, Niemcy, Wielka Brytania też, ale Włochy na przykład, Holandia, Austria, o proszę bardzo, to były kraje, które jakby zupełnie im nie przeszkadzało poświęcanie innych państw na ołtarzu relacji z Rosją. To jest bardzo zachodnia cecha, to znaczy będziemy dla naszych korzyści poświęcimy interesy kogoś innego, a jednocześnie poklepiemy go po głowie i powiemy, że jesteś częścią nas. Więc poświęcono tak Gruzję, tak następnie poświęcono tą Krym ukraiński, czy ukraiński, no wtedy ukraiński formalnie, tak? No historycznie wiadomo, że było to bardziej skomplikowane, natomiast z punktu widzenia prawa międzynarodowego ewidentnie ukraiński. No i jeszcze kilka innych rzeczy. No właśnie poświęcono po to, żeby móc robić te interesy z Rosją, żeby zarabiać, samemu na tym zarobić, tak? No mamy przecież całą długą listę przekupnych polityków zachodnich, którzy zarabiali pieniądze w Rosji. No i nagle się to kończy. Nagle się to kończy i w sumie oni nie chcieli, żeby to się skończyło. Natomiast myślę, że ta wojna nam też pokazuje ważną rzecz w świecie, dlatego że jest to jednak medialna wojna. Jest to i to jeszcze wojna w Europie. To znaczy idą w świat te obrazki zbombardowanego szpitala położniczego w Mariupolu, idą obrazki rozwalonych domów w Czernichowie czy w Charkowie. No i to wszystko powoduje szok społeczeństw zachodnich. No i ten szok społeczeństw zachodnich, no on jakby zmusza tych polityków zachodnich do tego, żeby oni no się obudzili z tej drzemki związanej z Rosją, czy z tego snu związanego z Rosją. I oni bardzo tego nie chcą. Naprawdę, to jest coś, co oni by z największą przyjemnością dalej zaczęli spać tym snem, bo on im się opłaca jeszcze. Ale dopóki będzie presja społeczna na tych polityków, no to oni będą musieli się budzić z tej drzemki. No i to jest chyba naprawdę dobra rzecz tej demokracji, tak? Że rzeczywiście w takiej sytuacji mamy przynajmniej jakąś tam kontrolę, więc to jest pozytywne. Natomiast no oczywiście to ma tą swoją słabą stronę w tym,
że to jest teraz, to znaczy teraz ludzie są zaszokowani tym, jak Rosja się zachowuje i żeby była jasność, to nie jest tak, że to się Rosja tak pierwszy raz zachowuje. Przecież my to dobrze wiemy, że oni się tak zawsze zachowywali, natomiast no tak samo się zachowywała w Syrii Rosja. No przecież tak samo bombardowała niedyskryminacyjnie, jak to się ładnie nazywa, czyli jak leci, wszystko, cywilów, szpitale, szkoły i co tam jeszcze. Także tak samo się zachowywała w Syrii Rosja, natomiast no, Syria nie interesowała świata aż tak bardzo jak Ukraina, no i z naszej perspektywy całe szczęście. Więc z tej perspektywy tylko właśnie zagrożenie jest takie, że to jest szok teraz, wszyscy są teraz oburzeni, wszyscy pomagają Ukrainie i to jest oczywiście bardzo dobre i szlachetne, natomiast no, zobaczymy, jak długo potrwa to takie przekonanie, że trzeba pomagać, jak długo potrwa ta presja i tak dalej. No symptomatyczne, przepraszam, że taki wątek, no mało istotny, tak najważniejsza z nieważnych rzeczy, czyli piłka nożna. No proszę zwrócić uwagę, co próbowała robić FIFA, a mianowicie nie tyle kasować te mecze Rosji, co przełożyć je na czerwiec, nie? Że w czerwcu to już trochę ucichnie, to można będzie wrócić jakoś do tego. No to się w jakimś tam stopniu nie udało, ale myślę, że to jest bardzo dobry prognostyk tego, że już za chwilę Zachód będzie właśnie próbował w ten sposób. Jak tylko trochę przycichnie, jak nie wiem, ta wojna, jeśli, bo czy tak będzie, to nie wiemy, no, ale jeśli ta wojna się stanie jakąś taką formą wojny pozycyjnej albo wojny zastępczej, tak samo jak Syria, no to już za jakiś czas, za miesiąc, za dwa zaczną się głosy, że no, ale nie można tak tego, można, trzeba porozumieć się, dyplomacji dać szansę, no i tego typu rzeczy, więc no, nie byłbym aż takim optymistą odnośnie tego przebudzenia się Zachodu. Tak jak mówię, Zachód chce spać dalej i nie może już spać dalej, bo to jest trochę tak, jak ciągnąc już do końca tą anegdotę, to jest tak, że jak rano, no musimy iść do pracy, jeszcze byśmy chętnie pospali, no ale jak pośpimy, to się do tej pracy spóźnimy i będziemy mieli problemy z szefem. Także no tutaj podobnie, no jeżeli ten Zachód znowu zaśnie, no to będzie miał problemy, no ale może być tak, że zaśnie. Chciałbym się mylić, naprawdę, bardzo. A cofnijmy się na chwilę do grudnia 2021 roku, czyli do czasu jeszcze przed wojną. Wtedy Putin chciał od Zachodu gwarancji, szeregu gwarancji, między innymi to, że rezygnacji z jakiejkolwiek aktywności wojskowej państw Zachodu na Ukrainie, to, że NATO zrezygnowałoby z dalszego rozszerzania, i tak dalej. I pana zdaniem, patrząc z perspektywy tego, co się teraz dzieje, to czy dobrym rozwiązaniem byłoby, gdyby Zachód i Ukraina przyjęły te żądania Putina wtedy? Myślę, że nie, dlatego że wtedy by się pojawiły kolejne żądania i one byłyby dalsze i dalsze. I tak na dobrą sprawę to wynika zasadniczo z rozczytania jakby układu międzynarodowego przez Rosję. I Rosja zakłada no, kilka rzeczy, jeżeli chodzi o rozczytanie tego układu międzynarodowego. No więc po pierwsze zakłada, że Ameryka jest słaba. I do tego przekonania jeszcze bardziej ją przywiodła historia z Afganistanem, a mianowicie tego, że w tym Afganistanie, z tego Afganistanu Amerykanie wyszli i to wyszli w stopniu no, lekko kompromitującym, więc robiąc sobie Saigon 2. Także to był taki wyraźny znak dla Rosji, że Zachód jest słaby. No i Rosja zakładała, że Amerykanie się pogodzą z tą swoją słabością, a mianowicie założą, że no, że dobra, już nie da się tak tej hegemonii jak kiedyś, no i że trzeba pewnego rodzaju nowy układ sił, no i że w takim razie coś bliższego koncertowi mocarstw, no dobra, może te Stany będą tutaj primus inter pares, ale jednak te inne państwa będą miały trochę więcej do powiedzenia, no i że w takim razie jakby jest miejsce na rozpychanie się Rosji, no i to miejsce jest oczywiście w Europie Środkowo-Wschodniej, więc w tym momencie to było myślę, że takie rozczytanie sytuacji, połączone jeszcze z przekonaniem, że Amerykanie muszą przede wszystkim powstrzymywać Chiny, dlatego że to Chiny są potencjalnie głównym przeciwnikiem Stanów. No i dlatego Putin jakby założył, że może to zrobić. Więc to jest jakby moim zdaniem pierwszy jakby sposób myślenia czy powód. A drugim powodem było to, no, że trendy światowe, szczególnie w energetyce,
szczególnie polityka klimatyczna Unii, idące za nią transformacja energetyczna, no są niekorzystne dla Rosji. A to oznacza, że długoterminowo, bo to oznaczało, że no prędzej czy później jakby ta koniunktura będzie się kończyć. No może nie tak gwałtownie jak teraz się skończy, ale jednak. No i że to jest jakby ostatni moment, żeby tak dokonać takiej przebudowy tutaj architektury bezpieczeństwa. No tym bardziej, że Rosja raczej jest państwem schyłkowym, mocarstwem schyłkowym. To się oczywiście może zmienić, tak? To różnie bywało w dziejach świata, państwa się odradzały. Natomiast no, trend jest jednak w dół, jeżeli chodzi o Rosję. I mówimy tutaj o sytuacji przed wojną. No więc myślę, że stąd się brało to kalkulowanie rosyjskie. Natomiast no, przekalkulowali, bo Ameryka wcale się nie okazała taka słaba. Ameryka wcale, co ważniejsze może, nie okazała się wcale taka chętna, żeby zostawiać ten obszar. Wręcz bym powiedział, że siedli trochę Amerykanom na ambicje, bo teraz Amerykanie są jak ryba w wodzie w swojej ulubionej wizji świata, w której są źli i dobrzy i oni są tymi siłami dobra, a Rosjanie są zła i teraz można się bawić i to jest to, co w czym Amerykanie się bardzo dobrze czują, więc myślę, że tutaj też Rosjanie przekalkulowali. No i przekalkulowali myślę też w tym, że owszem, to Chiny są głównym przeciwnikiem Stanów, to jest wiadome, natomiast Rosjanie myślę, że kalkulowali, że Amerykanie będą chcieli ich no, obrócić, jakby, że będą potrzebowali ich, żeby iść razem z Chinami, razem na Chiny. A tymczasem wydaje się, że jednak Amerykanie stwierdzili, że oni w takim razie ukażą Rosję jako tego młodszego brata Chin na takiej zasadzie, żeby pokazać Chinom, że nie ma żartów, ale też żeby odciąć Chiny od sojuszników. No bo uderzyć na Chiny jest znacznie trudniej, a uderzyć na Rosję jest znacznie łatwiej. No te potężne uderzenie ekonomiczne teraz wyraźnie to pokazuje. Także myślę, że tu przekalkulowali. No i przekalkulowali oczywiście z Unią Europejską. Dlatego, że jakkolwiek te trendy energetyczne długofalowo były niekorzystne, no to gdyby nie zaczęli tej wojny, to jeszcze przez dobre kilka lat by porządnie zarabiali, no chociażby na Nord Stream 2. No a przez to, że zrobili to, co zrobili i tak na dobrą sprawę no, zaszokowali Europejczyków, dlatego że ta wojna, jak patrzę na tą wojnę też z racji oczywiście swoich zawodowych obowiązków jako człowieka zajmującego się Dalekim Wschodem, no to patrzę też na tą wojnę, staram się patrzeć trochę oczami Azjatów, czytam azjatyckie analizy, no i oni podkreślają taką swoistą hipokryzję świata zachodniego, no że świat zachodni tak ostro nie reagował w Iraku, w Afganistanie, czy w Jemenie, tak, no oczywiście każda z tych wojen była inna, no ale jakby nie spojrzeć w Iraku i Afganistanie, to jedno mocarstwo najechało inne państwo suwerenne, także tutaj podobieństwa są z tym, co zrobiła Rosja na Ukrainie, a jednak takiego szoku na świecie nie było, jak jest teraz, no bo jednak Ukraina to jest państwo europejskie, państwo no, w wschodniej Europie, ale jednak w Europie. To są ludzie podobni do nas, widzimy co się dzieje, więc to jednak poruszyło w jakimś stopniu sumienia zachodnich Europejczyków i chwała Bogu, bo gdyby nie poruszyło, to naprawdę byłoby bardzo źle dla nas. Natomiast i myślę, że tutaj właśnie też Putin przekalkulował, że no, bombardowanie Syrii, mordowanie cywilów nie wzbudza aż takiego i nie wzbudzało aż takiego szoku, jak mordowanie w podobny sposób mordowanie cywili w Ukrainie. A kto korzysta dziś na tej wojnie? Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. To jest dobre pytanie. Myślę, że przede wszystkim Indie. To po pierwsze. No, korzystają państwa Zatoki Perskiej, bogate państwa eksporterzy ropy naftowej, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska. Potencjalnie może na tym skorzystać Iran, jeśli się dogada z państwami, no, te porozumienia wiedeńskie, tak, i wrócą do porozumień zawetowanych przez Trumpa, czy zerwanych przez Trumpa, więc, no, a to potencjalnie. No tak, to myślę, że to są te najważniejsze, ci, którzy na tym najwięcej zyskują.
Natomiast no, myślę, że więcej jednak państw traci, dlatego że abstrahując od oczywistości, tak jak w naszym przypadku, czy szerzej Europy, no to jednak mamy niestabilność na świecie i potencjalnie zagrożenie wybuchem konfliktu światowego, no to tego nikt nie chce. Także tutaj ten, przepraszam, jeszcze z państw, które korzysta, zdecydowanie korzysta Tajwan, to bez dwóch zdań, dlatego że może pokazać się jako tutaj ważny członek koalicji, wielkie zjednoczenie Zachodu, jakie tutaj nastąpiło, jest też, no pokazuje, że Chinom byłoby bardzo trudno, gdyby jakieś głupoty im przyszły do głowy w cieśninie tajwańskiej, więc Tajwan też korzysta, przy oczywiście założeniu, że to tą kwestią państwowości tajwańskiej jest to sprawa dyplomatycznie złożona. A przemysł zbrojeniowy, korporacje? Nie, no to też oczywiście, tak, no na pewno, zapomniałem, Bayraktar, tak, aż tu by się chciało tą piosenkę ukraińską zaśpiewać, tak, to tutaj ta rodzina Erdogana, tam nie pamiętam, kto chyba siostrzeniec jest, tak, który ma tą fabrykę Bayraktarów, no to chyba najszczęśliwszy człowiek z tej wojny, dlatego że no taki PR im zrobili tymi Bayraktarami, że już chyba bardziej się nie da, więc tak, jak najbardziej sprzęt, znaczy producenci sprzętu, ale też nie wszyscy. Zdecydowanie zachodniego, a zdecydowanie nie rosyjskiego, dlatego że no, sprzęt rosyjski strzelił samobójczą bramkę w sensie marketingowym. Co prawda Rosjanie nie używają najlepszego sprzętu jeszcze, albo używają go w miarę oszczędnie, no ale to, co używają, no to jednak lekka kompromitacja, no jednak Ukraińcy ich tam dość poważnie im niszczą ten sprzęt, więc no, z perspektywy komercyjnej sprzętu rosyjskiego w świecie, przede wszystkim azjatyckim, ale też afrykańskim, nie, no to jest jaka piękna katastrofa, naprawdę, to będą musieli duże zniżki dawać na tą oferowaną przez siebie broń. To jest w skali max. To, co kiedyś Rosjanie zrobili w skali mini w Indonezji, był taki słynny przykład, był jak Rosjanie robili pokaz samolotu, który mieli sprzedać Indonezji i ten samolot się roztrzaskał. Także to jest w skali mini to, co teraz robią w skali max w Ukrainie. A panie profesorze, teraz takie pytanie związane z rokiem tym razem 2019. Ukazał się wtedy taki raport Extending Russia, sygnowany przez Rand Corporation. To jest taki znany think tank amerykański sił powietrznych. I on właśnie dotyczył takiego patrzenia strategicznego na Rosję. Próbowałem odszukać jakieś analizy w języku polskim, czyli przez polskich analityków robione na użytek naszego państwa, jak Amerykanie widzą rozszerzanie Rosji. No niestety nie znalazłem. Nie wiem, czy pan kojarzy ten raport i czy ten raport pana zdaniem jest jakimś tropem, którym można pójść w kierunku pytania, dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie? Czy dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie, to myślę, że jednak nie. Natomiast odpowiedź amerykańska na ten wybuch wojny już tak. Dlatego, że ten raport mówi wprost, że trzeba Rosję powalić na kolana ekonomicznie. Że muszą to być sankcje i to sankcje razem z Unią Europejską, no to się jeszcze nie stało, tak, tak naprawdę. Bo przecież te sankcje unijne są takie light w porównaniu do amerykańskich. No ale mówimy o tym raporcie, więc zasadniczo ten raport mówi wprost, że Rosja jest słaba gospodarczo, no i że to jest ten czuły punkt i że w niego należy bić, niekoniecznie ideologicznie, tam jest powiedziane, no i wojskowo to ryzykowne, natomiast właśnie gospodarczo to jest ten czuły punkt. I to się oczywiście zgadza z tą jakby różnicą, że Rosja to jest państwo, to jest mocarstwo, które jest gospodarczo w stanie upadku od trzech wieków, tak? No więc jakby to jest sytuacja stała, tak? Więc oczywiście ostatnie 20 lat były całkiem niezłe gospodarczo i one się teraz kończą. Myślę, że Rosjanie zatęsknią za Jelcynem, jak się to nie zmieni teraz, te sankcje, bo to jeszcze różnie może być. Natomiast jeśli się to nie zmieni, no to jeszcze
za latami 90. zatęsknię, jak sobie czytam różnego rodzaju komentarze rosyjskie. Mi się podobał taki profesor ekonomii, który mówił, że jedyny plus tego wszystkiego jest taki, że wszyscy ci, którzy tęsknią za Związkiem Radzieckim, to teraz będą go mieli. Także poczują na własnej skórze, co to było, kolejki i tak dalej, i brak towarów w sklepach, puste półki i inne przyjemności. Więc pod tym względem to, więc ja myślę, że ten raport jest o tyle ważny, że rzeczywiście Amerykanie się tak zachowali, natomiast myślę, że to jakby jest pewien zdrowy rozsądek, bo Rosja jest rzeczywiście silna wojskowo. Może teraz na tej Ukrainie to aż tak tego nie wygląda, natomiast z wszystkich swoich tutaj argumentów Rosja, jakie ma, to dyplomacja i wojsko. To zawsze były historycznie dwa najlepsze obszary rosyjskie. Więc logiczne, że Amerykanie szukają słabszych punktów. Myślę, że takich raportów jest więcej w Stanach. Ja nie jestem Amerykanistą, nie śledzę aż tak tego. Natomiast nie wydaje mi się, żeby ten jeden konkretnie był tutaj jakimś takim głównym raportem. Natomiast bez wątpienia jakby widać, że rzeczywiście w tą stronę Waszyngton poszedł. Dobrze, kolejne pytanie jest związane z tym, co myślał, mówił Clausewitz. Ja zacytuję go. Żadna ludzka działalność nie styka się z przypadkiem tak często i tak ściśle jak wojna. W ślad za przypadkiem ogromne miejsce na wojnie zajmuje niepewność, a wraz z nią szczęście. Ten cytat przypomniałem sobie w momencie, kiedy nastąpił przez ostatnie dwa tygodnie wysyp ekspertów i trochę może złośliwie mówię szamanów od geopolityki i wojny, bo mam wrażenie, przysłuchując się różnego rodzaju właśnie wypowiedziom analityków, że oni w małym stopniu biorą to, na co zwracał uwagę Clausewitz, czyli na przypadek. Co pan na to? Nie, to wie pan, to miód na moje serce, bo ja to zawsze uważałem, że przypadek to jest obok głupoty i niekompetencji jedna z trzech najważniejszych czynników w polityce. Także zawsze akcentowałem te nieracjonalne elementy, tą właśnie tą przypadkowość. W moim wypadku może mniej z powodu Clausewitza, aczkolwiek bardzo cenię i ten cytat to też bym mógł sobie nad biurkiem powiesić, ale ile bardziej w moim przypadku z tego dalekowschodniego jakby rejonu, bo tam taki fatalizm jest dość powszechny, tak? Wiele filozofii ma takie podejście, więc jakby trochę nasiąkłem, więc jak najbardziej zgadzam się, że tu jest bardzo dużo przypadków, właśnie dorzuciłbym tą niekompetencję, głupotę, błędy ludzkie, ale też różnego rodzaju decyzje, tak? To dorzuciłbym kolejnego klasyka, którego akurat wielu geopolityków lubi, ale mało go czytało, a mianowicie Tukidydesa, który mówił, że ludzie kalkulują, ale robią też błędy w tych kalkulacjach. To jest też bardzo charakterystyczne. Więc na polu bitwy tym bardziej się kalkuluje, jest się w stresie, w zagrożeniu życia, więc tym łatwiej o błąd. Także jak najbardziej jestem wielkim miłośnikiem tych wszystkich miękkich elementów, bo one tak na dobrą sprawę są to bardzo ludzkie. Wojna jest ludzką działalnością, a więc wszystkie elementy ludzkie będą tutaj miały swój wysyp. A co do szamanów geopolitycznych, to geopolityka jako pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, taka działalność mocno nieokreślona i mocno nieuporządkowana, dlatego że to nie jest nauka, to nie jest paradygmat, to zasadniczo to jest szkoła myślenia o polityce, to chyba najlepsze jest określenie, względnie doktryna, ale zasadniczo jest taka bardzo, ona zaprasza wręcz przez tą swoją nieokreśloność, przez taką prostotę, ale to jest taka prostacka prostota, dlatego że ona się wydaje jasna i czytelna, natomiast to jest taka jakby odpowiada na zapotrzebowanie, jak sobie rozmawiamy z kolegą na piwie w barze, tak? To możemy sobie teoretyzować na różne tematy, to geopolityka do takich rozmów przy piwie w barze się idealnie nadaje. Natomiast ten jej brak konkretności, brak jakby pewnego rodzaju szkieletu, takich tutaj aparatury badawczej, jak to się ładnie żargonowo nazywa,
no powoduje właśnie to, że ona zaprasza wszelkich szarlatanów, wszelkich ludzi, którzy no za pomocą geopolityki mogą dokładnie odwrotne rzeczy przedstawić. No proszę zwrócić uwagę, jak bardzo nadużywany jest czasownik, przymiotnik geopolityczny. No za pomocą tego przymiotnika można powiedzieć dokładnie wszystko. Można powiedzieć, że ta wojna jest korzystna dla Rosji albo niekorzystna dla Rosji. Można powiedzieć, że Stany za chwilę się dogadają z Rosją albo odwrotnie, że Stany po prostu zaraz zniszczą Rosję. No w zasadzie jakby przymiotnik geopolityczny w dużej mierze zwalnia z myślenia, więc no i to jest niestety element. Natomiast no nie chciałbym się już nad tym aż tak pochylać, dlatego że miałem czas, kiedy się z tą geopolityką boksowałem i ją tam krytykowałem, a potem mi się już w ogóle odechciało, w ogóle szkoda czasu, że tak powiem, na to w ogóle to nie ma sensu, tak? To nie ma w ogóle szkoda czasu, energii, żeby w ogóle się pochylać nad tą geopolityką, tak? To jest w ogóle to nie jest warte tego, tak? Profesorze, to teraz ostatnie pytanie, bardzo ważne. Jaka lekcja dla Polski płynie z tej wojny, której jesteśmy świadkami dziś tu i teraz za oknem? Zbroić się przede wszystkim, modernizować armię rozsądnie, to na jedną nóżkę, a na drugą nóżkę integrować się bardziej z Zachodem, wyciszać konflikty z Unią Europejską, wyciszać konflikty ze Stanami, przede wszystkim konflikty drugorzędne, takie, które są nie aż tak istotne, czyli przede wszystkim ideologiczne konflikty, ustępować w małych rzeczach, w dużych się stawiać, ale w małych ustępować, a ideologiczne są zazwyczaj małe. No i modernizować armię i jednocześnie coraz mocniej być w tym zachodnim obszarze, pracować nad tym, żeby tu było jak najwięcej amerykańskiej armii, żeby tutaj były instalacje, żeby podnosić koszty ewentualnego najazdu rosyjskiego. No widzimy, co się stało na Ukrainie. Przede wszystkim to, że gdyby Ukraińcy nie walczyli, gdyby zostali pokonani w te pierwsze 72 godziny, jak to było planowane, to Zachód machnąłby na nich ręką, nic by się nie stało, byłaby powtórka z 2014 roku. Ale ponieważ Ukraińcy walczyli, walczą i to jest imponujące, naprawdę imponujące, no to Zachód nie może ich całkiem wystawić do wiatru, chociaż oczywiście by chciał, no to z nami jesteśmy mocniej wpleceni w system zachodni, jesteśmy zarówno w NATO, jak i w Unii, no więc, ale pamiętajmy, że musimy robić dokładnie tak samo jak Ukraińcy. Gdyby nas, nie daj Bóg, zaatakowali Rosjanie, to musimy się bronić jak najlepiej, jak najdłużej i do tego potrzebujemy mieć dobrego sprzętu, no i do tego potrzebujemy mieć sprawić, żeby Zachód nas nie wystawił, czyli musimy być jeszcze mocniej splecieni w ten krwiobieg zachodniej gospodarki i trzeba to zrobić, nawet jeżeli mamy tutaj jakieś, czy nawet jeśli mamy rację w kwestiach ideologicznych, tak, czy innych drugorzędnych, no to sytuacja jest na tyle niestabilna, że trzeba ustępować, iść na kompromisy w małych sprawach i przygotowywać się na najgorsze, dopóki Rosja jest jaka jest, dopóty będziemy zagrożeni. Nie bezpośrednio, w tym momencie nam jeszcze nic nie grozi, daj Bóg. Natomiast no jakby no drzemka się skończyła, tak? O, użyję tego przymiotnika, tego ulubionego, także geopolityczna pauza się skończyła. Także na koniec może w ten sposób. No dobrze, ale panie profesorze, jeszcze to nie na koniec, bo te postulaty, które pan wymienił, to oczywiście one są kierowane do klasy politycznej, do rządu. Natomiast, a czego by pan oczekiwał od obywateli w tej sytuacji? Zrozumienia. No, myślę, że oczekiwałbym, sam jestem obywatelem, tak? No to zwykłym, więc zrozumienia tego, jaka jest sytuacja, że trzeba się zbroić, że trzeba, no, że żarty się skończyły. No, żyliśmy sobie w takim zawieszeniu trochę po tym roku 89. Myśleliśmy, że to już
że jedynym w zasadzie naszym wysiłkiem, i to ogromnym wysiłkiem, żeby była jasność, to jest dogonienie Zachodu, no ale że to rozwiąże jakby nasze problemy, a tymczasem no powróciło nasze przekleństwo, czyli Rosja, więc oczekiwałbym po pierwsze zrozumienia. Tak jak ze zrozumieniem i wspaniałą empatią zareagowaliśmy na Ukraińców i na 1,5 miliona uchodźców ukraińskich, no to tak oczekiwałbym podobnego zrozumienia do tego, że trudne czasy przed nami, że trzeba się zbroić, że trzeba modernizować armię i to z głową, no a i jednocześnie pewnego nacisku na tych polityków, żeby no odpuszczali w tych kwestiach ideologicznych, żeby karać ich za ponowne podpalanie wojny polsko-polskiej. Ja bym oczekiwał tego, że wszelkie działania, które skłócają społeczeństwo czy naród, tak bardziej patetycznie powiem, były karane przez wyborców, a wszystkie takie konsolidujące były nagradzane, czyli jak najmniej partykularyzmów, jak najmniej ten. Nie, to jest strasznie idealistyczne, to co teraz mówię, bo ja zakładam, że już za chwilę się znowu zaczną po głowie bić i kłócić o pięciorzędne sprawy nasi politycy, no ale skoro mnie pan pyta, to mogę swoje marzenia tutaj jakieś ujawnić, tak? To właśnie takie byłyby te marzenia, tak? Więc no jeśli tam się chociaż 5%, 10% tych marzeń spełni, to by było dobrze. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był profesor Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dziękuję serdecznie panie redaktorze. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Zachęcam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Czy masz świadomość już w przyszły wtorek w kolejnym numerze Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!